Cześć, z tej strony Addept. Dzisiaj bitwa na Projecto 46, a bohaterem bitwy jest drachtin. Westfield bitwa spotkaniowa. Losowanie. Co prawda na dychy na dziewiątki, więc może być ciężko, ale jest jeden niepodważalny plus. Tak, dokładnie. Sami już zdążyliście zauważyć, nie ma artylerii. Więc naprawdę to jest duże, duże. Duże ułatwienie. No i to, że było blisko od razu na taką dobrą miejscówkę, to też na pewno ułatwia sprawę. O, wrogie też miały blisko do krzaczków. No, ten kolos tutaj E50M, no, może mieć problemy z opuszczeniem, działa na boki, na, do przodu raczej, na boki tam to lepiej troszeczkę. To też miało wszystko blisko, i. Ale raczej on nie chce się wychylać. Ogubiłem się. Ale nie tylko ja. Wrogowie też się ogubili, jak widać. Najbardziej zagubiony standard B, który już właśnie skończył swój żywot. Mamy defendera, próbującego flankować od strony wioski. No ale flankować to jedno, a strzelać celnie to drugie. Zresztą on jest tak osamotniony troszeczkę za chwilę, będzie chyba w krosie. Wystarczy, że ktoś się nim zajmie. Oprócz Draktina. No właśnie, właśnie. I teraz ten defender musi próbować uciekać i nie ucieknie. Nie ma najmniejszych szans. Ok, 2-0. Więc jest łatwo przyjemnie. Jeszcze 1000 asysty wpadło. Strv. No, ten pocisk troszeczkę poleciał nie w te miejsce, w które nasz bohater celował. No, ale wiadomo, celowanie słabe. To jest druga rzecz, takie trochę nerwowe. No, i teraz wychyla się nasz bohater, właśnie pod te wszystkie te deki, które tam gdzieś powinny stać. No, już nie. Jeden już nie stoi. <laughs> Okej. Okay. Przeciwnicy w dole tak coraz bardziej napierają nasi. No i znalazł się StrV. Wreszcie, wreszcie jest jakaś reakcja na te wyjazdy naszego bohatera. I Co ciekawe, co ciekawe... I jest, jest StrV numer dwa. To dwóch ich tam jest? No proszę bardzo. Bardzo ciekawa rzecz. Nasz bohater strzela ze zwykłej amunicji. Także oszczędny, oszczędny chłopak. Jak najbardziej. Oszczędnie również tutaj atakuje Conqueror. To znaczy, oszczędza życie naszego bohatera. Wyjeżdża w taki sposób, że, <ścoughs> że oddaje swoje HP za darmo. Także oszczędny, inaczej troszeczkę. Chciał zginąć honorowo, no, nie, wróć. Chciał zginąć nie honorowo, w bezmyślnej szarży, ale chciał zginąć na wzgórzu. O, i tak właśnie skończył, także na plus na pewno. A nasz bohater spokojnie tutaj wykorzystuje zamieszanie, które się dzieje na dole. Nasi zamknęli przeciwników dosłownie. Esterfały wroga Jerheimy nie pomogły utrzymać. Dystansu, za słabo się chowały, za słabe kamo, złe pozycje. No i niestety dla przeciwników, tak to wszystko się, tak to wszystko się otoczyło. Jeszcze gąska jakaś tak, żeby wpadły dodatkowe ekspy. Zobaczcie, nawet, nawet próbuję grać coś tak właśnie, tak skillowo, nie? że tu gąska z demedżem, tam i tak, tam siam. No ciekawe, ciekawe. I bitwa zakończona, więc nudy na pudy. Przejdźmy do wyników końcowych. Bitwa trochę agresywniejsza niż na Wuteku. No pamiętacie, nie? Na lodowcu, nie, lodowiec, chyba tak, to lodowiec, chyba mapa tak się tam nazywa. Bitwę naszego bohatera na Wuteku. Tam była agresja zero, znaczy nawet minus dwa. No tu agresja agresja plus 1, tak myślę. No nie wiem, czy tu była taka agresja. No nie wiem. nie, wiem. Ja, ja nie widziałem. Nie widziałem, żeby Progetto czekał i rzucał się na, na, na przeciwników. To raczej na niego się rzucali, tak jak tamten Conqueror. Także nie, nie, nie. Tu, tu, tu kagańca nie trzeba było nakładać temu czołgowi, także myślę, że agresja to tak jeden, no góra dwa, niech będzie, niech będzie. Ale wpadła masterka i medal wsparcia. Tak, medal wsparcia. I co ciekawe, zobaczcie, 4552 obrażenia. Przypominam, że to jest ósemka, świetna, skąd ale jednak ósemka w losowaniu na dziewiątki, na dychy. Oczywiście nasz bohater wykorzystał sytuację, że nie ma artylerii, że te deki się tak słabo nim interesowały. No, że Defender nie trafił, że Conqueror wyjechał jak. Gdyby miał full HP i wyjechał, to byłoby inaczej, tak? Ale miał wszystko, jeden frak wpadł. Bardzo dobrze, bo to dla EXPA lepiej. Minimum jeden frak, żeby wpadał. Ale EXPA właśnie bardzo dużo. 1686. Ten mecz może, mówię. Niezbyt wysoki, ale to było losowanie właśnie na wyższe tiery. Skuteczność bojowa, no trochę po tych gąskach, strzelanie, no tam. No, dobra, jest. Nasz bohater przecież strzelał ze zwykłej amunicji. Nie wiem, czy w sumie do końca, ale jednak yy, zobaczcie tutaj. Bitwa błyskawiczna. Tam były dychy, dziewiątki, mnóstwo HP, a bitwa zakończyła się. Po 4 minutach, 11 sekundach, no, no, po 10, nigdy nie wiem, która wartość jest prawidłowa. Asysty prawie 3007 pojazdów wyspotowanych, więc też szybkość dojazdu do górki, wyspotowanie przeciwników to też wpłynęło na poziom EXPA. Tak poza tym, no, bitwa nudna, przewidywalna, e, monotonna i jednostronna. E, ale za to wycięska. A niech mu będzie. No także z punktu widzenia widza to, to tak słabo. Z punktu widzenia komentującego też, bo nie, nie zdążyłem się rozgrzać. No ale no ale niech będzie, niech będzie. No trochę, no nie, dobra. Poziom agresywności, no trzy, trzy. Niech będzie trzy. No i tym miłym akcentem kończymy na dziś. Tyle. Tyle na dziś nie? <laughs> Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.